Mazo de la Roche to kanadyjska pisarka. Z jej twórczością zetknęłam się czytając sagę rodu Whitehawków, zwaną też Kronikami Jalny. Zakochałam się w tej serii bez pamięci i postanowiłam dowiedzieć się nieco więcej o osobie, która stworzyła świat Jalny i fenomenalnie wykreowała osobowości bohaterów. Każdy z nich to żywa, indywidualna jednostka, tak pięknie i obrazowo opisana, że nie trzeba wielkiej wyobraźni, by widzieć ją jak na ekranie telewizora. Książki z cyklu Whitehawkowie czytają się właściwie same, a ich autorka to właśnie im przede wszystkim zawdzięcza swoją popularność. Żadne inne jej dzieło nie zyskało takiego rozgłosu, dlatego też Mazo de la Roche często nazywana jest pisarką niedocenioną. W jej dorobku są też sztuki, książki dla dzieci czy historia Quebecu, o których mało kto słyszał. Mazo de la Roche napisała też autobiografię Ringing the Changes, bowiem jej losy, jak na czasy, w których przyszło jej żyć, były niezwykłe. Przyjrzyjmy się zatem Mazo nieco bliżej. Urodziła się 15 stycznia 1879 roku w Toronto jako jedyne dziecko Williama Roche, sprzedawcy, i Alberty Roche z domu Lundy, która była bardzo słabego zdrowia i często chorowała. Mała Mazo jako jedynaczka czuła się samotna. Dodatkowo z racji pracy ojca rodzina przeprowadzała się aż 17 razy. Dziewczynka dużo czytała i by zagłuszyć uczucie osamotnienia, wymyśliła swój własny, fikcyjny świat, który nazwała The Play. Gdy miała 7 lat, w jej życiu nastąpił prawdziwy przełom. Rodzice adoptowali Caroline Clement, osieroconą kuzynkę Mazo. Od tej chwili dziewczynki stały się nierozłączne, a wiele lat później w swojej autobiografii de la Roche napisała, że spotkanie Caroline było najważniejszym wydarzeniem w jej życiu. Niezwykłe jest to, że Mazo i Caroline mieszkały razem wiele lat, aż do śmierci pisarki. I wiele wskazuje na to, że łączył je bliski związek o charakterze homoseksualnym. Rodzina de la Roche kilka lat spędziła pracując na farmie u bogatego właściciela, który rolnictwo traktował jak hobby. To właśnie tam Mazo podpatrzyła, jak wygląda wiejskie życie zamożnej arystokracji. Później opisała je w Kronikach Jalny, zaś nazwiska postaci z książek szukała na nagrobkach cmentarnych. Jej pierwsze powieści, Possession z 1923 roku i Delight z 1926 roku, nie odniosły wielkiego sukcesu. Dopiero w roku 1927 powstał pierwszy tom sagi rodu Whitehawków, zatytułowany Jalna. Mazo miała wtedy 48 lat i stała się sławna. Początkowo saga liczyła 7 tomów, ale na prośbę jej miłośników pisarka postanowiła cofnąć się w czasie i opisać młode lata Nestorów książkowej rodziny, Adeliny i Filipa. W ten więc niechronologiczny sposób powstało pierwszych 6 tomów. Później de la Roche kontynuowała sagę, dopisując kolejne 3 tomy. Losy rodziny Whitehawków przerwała choroba i śmierć autorki. W 1930 roku Mazo i Caroline były już dojrzałymi, bardzo ze sobą zżytymi kobietami. Cicha i nieśmiała Mazo pokazywała się zawsze i wszędzie w towarzystwie swojej współlokatorki. Właśnie wtedy dowiedziały się o śmierci pary swoich przyjaciół, którzy osierocili 2,5-letnią dziewczynkę i 13-miesięcznego chłopca. Kobiety poruszyły niebo i ziemię i udało im się wspólnie zaadoptować dzieci. Mazo zmarła 12 lipca 1961 roku. Tworzyła m.in. w latach trwania II wojny światowej, co sprawiło, że romantyczna tematyka jej powieści nie znalazła już takiego odzewu i przychylności ze strony czytelników jak cykl Jalny. Była niezwykłą, utalentowaną pisarką o wielkiej wyobraźni.
żyła na swój wyjątkowy sposób. Gdy była dzieckiem, brakowało jej stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Jako dorosła kobieta osiągnęła sukces i popularność zawodową. Wolne chwile spędzała z bliską, kochaną osobą, a później oddała się wychowaniu dzieci. Stworzyła rodzinę i dom. Myślę, że była szczęśliwa.